Witam ponownie. Sezon na zrzuty zakończony. Ale spróbujemy namierzyć tego największego byka, z którego podniosłem parkę. To jest 4 czerwca, także prawdopodobnie już ma wykształcone poroże. Wypadałoby gdzieś ustawić fotobudkę. Także rozglądamy się za miejscem i spróbujemy przyczaić się na byczkę. Ślady po jeleniach są. Drzewka powyrywane z korzeniami. Teraz tylko wypadałoby znaleźć jakieś babrzysko. Sezon na kleszcze w pełni. Także myślę, że to będzie najlepsze miejsce na ustawienie fotopułapki. Tak więc szukamy jakiejś kałuży. Zapowiada się ciekawie. Drzewa są pomalowane. Niestety prawdopodobnie na pewno przez dziki. Ale chyba lepszego nic dzisiaj nie znajdziemy. A to już godzina prawie 18. Także gdzieś tutaj będziemy musieli zamontować fotobudkę. Spróbujemy też trochę zamęcić odpadem pobrowarnianym. Może się uda. Znalazłem fajną brzuskę, ale niestety brzuska jest uczęszczana przez kuny. Także założenie tutaj fotopułapki chyba mija się z celem. Musimy na iglaku jakimś założyć. Szału nie ma. Musieliśmy jednak skorzystać z tej brzozy. Przy ustawianiu fotobudki dobrze jest właśnie zwrócić uwagę. Fajnie, że ta ma tutaj od razu podgląd. Dzięki czemu możemy odejść kawałek dalej i wszystkie gałązki, które by ją nam aktywowały, no niestety, ale trzeba obłamać. Także zostało nam jeszcze zabicie zapachu, włączenie kamery i czekanie po prostu. Oto pułapka ustawiona. No niestety jest dosyć mocno widoczna. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.